Będę chciała pokazać Państwu pewne twierdzenie dotyczące sześciokąta i jego ciekawe zastosowania w zadaniach olimpijskich. Mianowicie twierdzenie jest następujące. Mamy dany sześciokąt. I ten sześciokąt, może narysuję troszkę większy rysunek. Ma następujące własności. Pary boków FA i AB, BC i CD oraz D i EF są sobie równe. Oraz kąty, powiedzmy B, D i F, sumują się do 360 stopni. Tak? Tak będę oznaczać kąty w tym sześciokącie. Wówczas twierdzenie mówi, że jeżeli rozpatrzymy sobie trójkąt ACE, to kąty przy odpowiednich wierzchołkach tego trójkąta są połowami kątów przy kątów sześciokąta. Czyli jeżeli oznaczymy sobie tutaj alfa, tu powiedzmy beta i tu gamma, to wówczas kąt alfa jest równy połowie kąta przy wierzchołku A tego sześciokąta. Kąt beta jest równy połowie kąta przy wierzchołku B, przy wierzchołku C. I kąt gamma jest równy połowie kąta przy wierzchołku E. To może najpierw dowód taki czysto nie korzystający z żadnej teorii, tylko z przystawania trójkątów. Taka uwaga, tak naprawdę ten sześciokąt ja narysowałam wypukły, on wypukły być nie musi. Może to być sześciokąt na przykład zdegenerowany, w szczególności punkt D może leżeć na odcinku CE na przykład, może leżeć wewnątrz trójkąta ACE, może, jak się okaże, potem może również mieć jakieś samoprzecięcia. Ale to może za chwilę. No dobrze. Mamy te równości. Wiemy, że te trzy kąty sumują się do 360 stopni. Odłóżmy sobie... Może najpierw jeszcze jedno założenie. Wiemy, że kąty B, D i F sumują się do 360 stopni, więc w szczególności co najwyżej jeden z tych kątów ma więcej niż, ma co najmniej 180 stopni, tak? Bo jeżeli pewne dwa spośród tych kątów miałyby co najmniej 180 stopni, to trzy kąty nie mogłyby się sumować do 360 stopni, więc bez straty ogólności przyjmuję, że kąty przy wierzchołkach B i przy wierzchołku F są mniejsze od 180 stopni. Ten kąt może być wklęsły, ale to... To nie ma wpływu na poprawność naszego dowodu. Odkładam sobie punkt P w taki sposób, żeby odcinek AB był równy odcinkowi PD oraz żeby kąty ABC i PDC były równe. Może zaznaczę to kolorem. Wówczas z tego warunku, że kąty przy wierzchołkach B, D i F sumują się do 360 stopni, otrzymujemy, że kąt przy wierzchołku F
będzie równy temu kątowi. No i co stąd dostajemy? Stąd już z cechy bok, kąt, bok będziemy mieć przystawanie takich dwóch trójkątów. Więc w szczególności odcinki AC i CP są równe. Analogicznie, po prostu z symetrii tego zagadnienia, mamy, że odcinki AE i EP są równe. No stąd już widzimy, że czworokąt ACPE jest deltoidem. To moje założenie służyło mi do tego, żeby punkty B i F leżały na zewnątrz trójkąta ACE. Ponieważ co teraz dostaję? Teraz dostaję, że jeżeli spojrzę sobie na... Może narysuję już. Przekąt tego deltoidu. No i teraz mam, że kąt przy wierzchołku ACE, kąt przy wierzchołku C trójkąta ACE jest równy kątowi ECP, ponieważ to jest deltoid. No a jak skorzystamy sobie z tego naszego przystawania, to zauważymy, że ten kąt przenosi się tutaj. Czyli faktycznie mamy, że kąt ACE jest równy kątowi ECP. No a kąt ECP jest równy sumie kątów DCE i ACB. No a stąd już mamy, że kąt ACE faktycznie jest połową kąta BCD. I analogicznie dowodzimy, że kąt AEC jest połową kąta FED. No i na przykład z sumy miar kątów w trójkącie dostajemy już, że kąt przy wierzchołku A w trójkącie EAC jest równy połowie kąta FAB, ponieważ ten warunek jest równoważny temu, że kąt przy wierzchołku A, C i E w sześciokącie sumują się do 360 stopni, co wynika po prostu z sumy miar kątów w sześciokącie. No i to jest to, co chcieliśmy pokazać. I ja teraz chciałabym pokazać trochę inne podejście do tego twierdzenia. I przy okazji wprowadzić trochę teorii, która potem też nam się przyda. Żeby to zrobić, to muszę wprowadzić pewne podstawowe własności dotyczące izometrii. To może dla formalności powiem, co to jest izometria. To będzie przekształcenie... F płaszczyzny w siebie. Takie, że zachowuje ono odległość, czyli dla dowolnych x, y z r kwadrat odległość między punktami x i y będzie równa odległości pomiędzy f od x i f od y. To może jakieś przykłady. I przy okazji wprowadzę oznaczenia. To pierwszy przykład to będzie obrót wokół punktu A o kąt alfa. Tak, czyli mamy punkt A.
pewien ustalony kąt alfa i każdemu punktowi przyporządkowujemy f od x taki, że jest to punkt x obrócony o kąt alfa i umawiamy się, że jeżeli kąt alfa jest dodatni, to kręcimy się przeciwzegarowo. I oznaczenie to będzie r a alfa. Drugi przykład to jest symetria względem prostej. Każdemu punktowi przyporządkowujemy jego obraz symetryczny względem tej prostej. I oznaczenie to będzie SK. Trzeci przykład to będzie translacja, czyli przesunięcie. O wektor V. I będę je oznaczać jako TV. No i może jeszcze takie przekształcenie, które w oczywisty sposób jest izometrią, czyli identyczność, która będzie oznaczona jako ID. W szczególności identyczność jest też przesunięciem i obrotem. Symetrią nie jest. No dobrze, to żeby móc rozpatrywać złożenia izometrii, no to chcielibyśmy wiedzieć, czy izometria zachowuje płaszczyznę, w szczególności na przykład, czy jest bijekcją. Okazuje się, że izometria jest bijekcją. R w R kwadrat. R kwadrat w R kwadrat. I może ja tutaj dowód pominę, bo dowód różnowartościowości izometrii wynika wprost po prostu z definicji, ponieważ jeżeli punkty x i y są różne, to ich odległość jest niezerowa, więc odległość ich obrazów jest niezerowa. A dowód tego, że jest na płaszczyznę, to jest taki dość techniczny dowód, nieciekawy. Dowodzi się to po prostu w ten sposób, że pokazuje się najpierw, że przy obcięciu do pewnej prostej izometria jest bijekcją pewnej prostej w pewną prostą, no i potem się pokazuje to, że jest to też własność, która działa dla, że jeżeli, no że wtedy każdy punkt leży w obrazie. Dobrze. I może jeszcze takie stwierdzenie, że jeżeli F jest izometrią, która ma trzy punkty stałe, to już musi być identycznością. No i to się pokazuje praktycznie tak samo jak to, że izometria jest na R kwadrat. I stąd wynika, że jeżeli FG to są izometrie takie, że istnieją trzy punkty parami różne, nawet niewspółliniowe. Właśnie, trzy punkty w stałe niewspółliniowe. Tego założenia zabrakło. Takie, że F i G pokrywa się na każdym z nich. I tak dalej. No to wtedy już mamy, że F równa się G. No i to wynika z poprzedniego stwierdzenia, bo jeżeli weźmiemy sobie przekształcenie F do minus pierwszej złożone z G, to też jest izometria, ponieważ jak sobie odwrócimy izometrię i złożymy, to dalej otrzymamy izometrię.
No i z poprzedniego stwierdzenia okaże się, że H jest stałe na punktach A, B i C. I z poprzedniego stwierdzenia wyniknie, że H jest identycznością. Czyli faktycznie F musi być równe G. No dobrze, to teraz jesteśmy gotowi, żeby przejść do pewnej charakteryzacji izometrii. Na przykład zastanowić się, czym może być złożenie dwóch symetrii. To okazuje się, że jeżeli F jest złożeniem dwóch symetrii, powiedzmy, że najpierw przez prostą K, potem przez prostą L, to wtedy F jest albo obrotem, jeśli K nie jest równoległe do L, i wtedy będzie to obrót wokół punktu przecięcia tych dwóch prostych o kąt, o podwojony kąt pomiędzy tymi prostymi. Albo przesunięciem jeśli K jest równoległe do L. I wtedy to będzie takie przesunięcie o podwojony wektor pomiędzy prostymi K i L. Ja to zaraz narysuję, to będzie wiadomo, o co chodzi. No dobrze, to może najpierw ten przypadek, kiedy K nie jest równoległe do L. Tu mamy nasz punkt przecięcia. No to ze stwierdzenia poprzedniego wystarczy sprawdzić, że jest to obrót o kąt alfa, gdzie alfa to jest kąt pomiędzy prostymi K i L, o kąt 2 alfa. Wystarczy to sprawdzić na trzech punktach. No to możemy sobie dobrać te nasze trzy punkty niewspółliniowe jakoś na tyle blisko prostej K. Powiedzmy, że to jest punkt A. Odbijamy sobie względem prostej K, wychodzi A prim. I odbijamy względem prostej L, wychodzi A bis. Chcemy to zrobić w taki sposób, żeby faktycznie punkt A wylądował w tej ćwiartce wyznaczonej przez te dwie proste, a punkt A bis w tej ćwiartce. Oczywiście możemy to zrobić. No i wtedy mamy takie równości kątów, jako że są to odbicia symetryczne. Więc faktycznie na mocy jeszcze takich równości, tych odcinków, widzimy, że punkt A bis jest obrazem punktu A przy obrocie o kąt 2 alfa. No i tak samo na tych dwóch punktach można to pokazać, więc faktycznie to złożenie tych symetrii będzie obrotem o kąt, o podwojony kąt pomiędzy tymi prostymi wokół punktu przecięcia tych prostych. No a drugi przypadek. Tak naprawdę rozumowanie jest analogiczne. Mianowicie dobieramy sobie punkt A jakoś dostatecznie blisko prostej K po tej stronie tej prostej, tak żeby nie musieć przejmować się różnymi przypadkami. No i faktycznie widzimy, że to przekształcenie, jako że na przykład takich trzech punktach jest translacją o wektor pomiędzy tymi dwoma prostymi, to musi już być po prostu tą translacją. No.
No dobrze, to teraz już wiemy, że jeżeli mamy dowolny obrót, to możemy go rozłożyć na dwie symetrie. To spróbujmy z tego jakoś skorzystać. Przy dowodzie takiego stwierdzenia, że jeżeli... Jeżeli obrócimy sobie prostą K wokół punktu A o kąt alfa i otrzymamy L, to kąt pomiędzy prostymi K i L będzie równy alfa. No dobrze. To jak wygląda nasz obrót? Możemy sobie wybrać proste M i N w taki sposób, żeby kąt pomiędzy nimi to było alfa pół. To wtedy wiemy, że obrót wokół punktu A o kąt alfa to będzie po prostu złożenie symetrii względem prostej M z symetrią względem prostej N. Czyli prosta K przy tym przekształceniu najpierw przejdzie na siebie przy symetrii względem prostej M, ponieważ wybrałam sobie tę prostą tak, żeby te proste były prostopadłe. No a potem przejdzie na taką prostą. To będzie nasza prosta L, gdzie te dwa kąty są równe. No i faktycznie mamy, że tutaj jest kąt 90 stopni minus alfa pół, w związku z czym ten kąt jest równy alfa, to jest właśnie kąt pomiędzy prostymi K i L. Dobrze. To teraz będziemy jeszcze potrzebować charakteryzacji złożenia dwóch obrotów. Powiedzmy, że punkty A i B, są różne, bo w przeciwnym przypadku otrzymamy coś prostego. No i to będzie sytuacja taka, że to będzie obrót i nawet to będzie obrót o kąt alfa plus beta. Jeśli alfa plus beta nie jest całkowitą wielokrotnością kąta pełnego, w przeciwnym przypadku to będzie przesunięcie. Dobrze, to znowu możemy sobie, powiedzmy, że rozważamy pierwszy przypadek, gdzie alfa plus beta nie jest całkowitą wielokrotnością kąta 360 stopni. A to rozważmy sobie takie trzy proste. A tutaj wybierzmy sobie kąt beta pół, tutaj alfa pół i niech to będą proste L, M i K. Wiemy już, że obrót o kąt alfa wokół punktu A to jest złożenie takich dwóch symetrii, a obrót wokół punktu B o kąt beta to jest złożenie takich dwóch symetrii. No dobrze, skoro w pierwszym przypadku alfa plus beta nie jest całkowitą wielokrotnością kąta 360 stopni, to te dwie proste K i M przecinają się w jakimś punkcie C. Wobec tego, z tego rozłożenia tych dwóch obrotów, mamy, że to nasze złożenie to jest tak naprawdę symetria względem prostej L złożona z symetrią względem prostej M, złożona z symetrią względem prostej M i symetrią względem prostej K. No ale
Jak sobie dwa razy złożę symetrię, to dostanę identyczność. Więc to mi się skasuje i zostanie mi symetria względem prostej E złożona symetrią względem prostej K. No ale tutaj mamy kąt alfa plus beta przez 2. To jest kąt pomiędzy moimi prostymi M i K. W związku z czym to jest po prostu obrót wokół punktu C o kąt alfa plus beta przez 2. I jeszcze drugi przypadek. W przypadku, kiedy kąty alfa i beta sumują się do wielokrotności kąta 360 stopni, to te dwie proste, które nazwałam K i M, będą równoległe. Więc podobnie dostaniemy, że to złożenie to jest złożenie prostych SL i SK, no ale S, M i SK, tu coś mi się, przepraszam, tutaj powinno być L, a tutaj M. No ale z poprzedniego stwierdzenia wiemy, że skoro te proste M i K są równoległe, to to będzie po prostu przesunięcie o ten wektor pomiędzy prostymi K i M. To teraz będzie stwierdzenie, które już będzie w prostej drodze prowadziło nas do dowodu twierdzenia o sześciokącie właśnie poprzez zastosowanie, poprzez użycie izometrii. Mianowicie, że jeżeli mamy dane pewne trzy kąty, które są z przedziału 0,360 stopni, takie, że sumują się do 360 stopni, i rozważamy sobie złożenie trzech obrotów. I zakładamy, że jest to identyczność. To wówczas kąty w trójkącie ABC to alfa pół, beta pół i gamma pół odpowiednio przy wierzchołkach A, B i C. I jak przebiega dowód tego stwierdzenia? No zaznaczmy sobie gdzieś te punkty A, B, C. To zobaczmy na obraz punktu A przy tym złożeniu. Na co najpierw przejdzie punkt A przy obrocie względem punktu C o kąt gamma? No to będzie jakiś punkt A', taki, że odcinki AC i A' C będą równe. I tu będzie kąt gamma. A dalej mamy obrót wokół punktu B o kąt beta. I powiedzmy, że ten punkt to będzie jakiś abis. Może jego na razie nie zaznaczę, bo będę chciała pokazać, że to jest punkt A. No i dalej mamy obrót wokół punktu A kąt alfa. No i wiemy, że to nasze złożenie jest identycznością, w związku z czym punkt A musi przejść na punkt A. Czyli widzimy, że jeżeli obrócimy punkt A bis wokół punktu A kąt alfa, tutaj, to dostajemy punkt A. Co to oznacza? No to oznacza, ponieważ kąt alfa jest z przedziału otwartego od 0 do 360 stopni, że kąt A bis musi być równy punktowi A. Punkt A bis jest równy punktowi A. Czy to jest jasne? W związku z czym mamy równość tych dwóch odcinków. Ponieważ przy obrocie wokół punktu B o kąt beta
punkt A' przechodzi na punkt A bis, który jest równy punktowi A. W takim razie AB A'C jest deltoidem. Czyli faktycznie, ponieważ obracaliśmy na przykład wokół punktu C o kąt gamma, ten kąt jest równy temu kątowi, czyli te kąty muszą być równe połowie kąta gamma. Czyli kąt przy wierzchołku C to będzie gamma pół. No i analogicznie kąt przy wierzchołku B będzie równy beta pół. I teraz sumy miar kątów w trójkącie ABC oraz tego, że kąty alfa, beta i gamma sumują się do 360 stopni, mamy, że kąt CAB jest równy alfa pół. Czy są jakieś pytania? Dobrze. Może zacznijmy tutaj. To teraz jak to się stosuje do naszego twierdzenia o sześciokącie? Rozważmy sobie takie złożenie trzech obrotów, żeby móc zastosować tamto poprzednie twierdzenie. Może oznaczmy sobie kąty, albo nie, po prostu napiszę jako kąt przy wierzchołku F. Tak, najpierw obracam sobie wokół punktu A o kąt FAB, potem wokół punktu C o ten kąt, a potem wokół punktu E o ten kąt. No i chciałabym powiedzieć, że to jest identyczność. Wiemy z założenia naszego zadania, z założenia naszego twierdzenia, że kąty A, C i E sumują się do 360 stopni. Co stąd wynika? Stąd wynika, że złożenie tych dwóch obrotów to będzie jakiś obrót o kąt A plus C. A jeżeli do tego jeszcze złożymy to z obrotem o kąt F, przepraszam, najmocniej tu powinno być, tu jest jakiś błąd, tu powinno być E chyba. Tak. Jeżeli do tego jeszcze złożymy to z obrotem o kąt E, no to dostaniemy obrót o kąt A plus C, złożony z obrotem o kąt E, ale te kąty sumują się do 360 stopni, więc ze stwierdzenia, które wcześniej się pojawiło, F jest translacją, przesunięciem. No dobrze, ale jeżeli rozpatrzymy sobie przekształcenie F w punkcie F, no to na co przejdzie nam punkt F? Najpierw robimy sobie obrót wokół punktu A o kąt alfa, o kąt A, no to punkt F przejdzie na punkt B. Tak? Jeżeli weźmiemy obrót wokół punktu C o kąt C, to dostaniemy punkt E. Dziękuję. No i przy kolejnym obrocie punkt D przejdzie na punkt F. Co oznacza, że to przesunięcie ma punkt stały. No ale jeżeli przesunięcie ma punkt stały, to musi to być identyczność. No bo w przeciwnym wypadku ten punkt musiałby się poruszyć o jakiś niezerowy wektor. No i stąd już z poprzedniego stwierdzenia
no, mamy koniec, ponieważ udowodniłam, że właśnie jeżeli mamy złożenie takich trzech obrotów, jeżeli mamy złożenie trzech obrotów, które jest identycznością, przy tych założeniach, że te kąty sumują się do 360 stopni, to takie złożenie, to wtedy miary kątów w odpowiednim trójkącie są równe połowom kąta A, C i E, co chciałam pokazać. Tak, to jest jasne? Dobrze. Jasne jest, ale nie zachwyca. Nie zachwyca. No przykro mi. Teraz może pokażę jakieś zastosowanie. Tak. Ja może w trakcie przerwy zostanę i jak będą jakieś pytania, to... Tak. Dobrze, to teraz jakieś zastosowania. Mamy na przykład taką konfigurację. Mamy sobie jakiś trójkąt i budujemy na bokach tego trójkąta dwa trójkąty równoboczne. I teraz jeszcze na boku AB budujemy taki trójkąt, który jest równoramienny i przy podstawach ma 30 stopni. I teraz twierdzę, może tak, zadanie brzmi, teza naszego zadania to jest, że KM jest równe LM i że kąt KML to jest 120 stopni. To jak to pokazać? Jak spojrzymy sobie na taki sześciokąt. AMB KCLA. No to widzimy, że kąt przy wierzchołku K plus kąt przy wierzchołku L plus kąt przy wierzchołku M. Tutaj mamy 60 stopni. No a tutaj mamy 360 stopni minus kąt AMB. No ale ten kąt jest równy 120 stopni. Czyli faktycznie dostajemy 360 stopni. W związku z czym, jako że te boki są też parami równe, możemy zastosować nasze twierdzenie. Więc dostajemy, że w trójkącie LMK kąt LKM to jest połowa kąta KCB, czyli połowa kąta 60 stopni, czyli 30 stopni. Podobnie kąt KLM to jest 30 stopni. No i stąd z sumy miar kątów w trójkącie mamy, że KML jest równy 120. No i widzimy, że ten trójkąt jest równoramienny i przy wierzchołku M ma 120 stopni. To teraz takie zadanie, które nam się przyda potem w kilku przypadkach. Może większy rysunek będzie lepszy. Mianowicie mamy znowu dany jakiś trójkąt i bierzemy sobie, na jego bokach budujemy kwadraty BCDE i AC, powiedzmy GF, i oznaczmy środki tych kwadratów, czyli punkty przecięcia przekątnych, jako K i L i środek boku AB jako M. I wtedy twierdzę, że KLM, trójkąt KLM, jest prostokątny równoramienny.
No to spróbujmy tutaj znaleźć konfigurację z naszego twierdzenia. Spójrzmy na sześciokąt AMB, K, C, L. To jest właśnie ten przypadek, o którym mówiłam, że tak naprawdę ten sześciokąt może być zdegenerowany i bierzemy po prostu jakiś punkt M z odcinka AB i uznajemy, że to jest taki nasz sześciokąt. To ładnie widać z tego dowodu korzystającego z izometrii, że tak naprawdę nie korzystamy z tego, że to jest sześciokąt w jakikolwiek sposób wypukły, czy nie zakładamy żadnych innych jego własności. I jeżeli spojrzymy sobie na ten sześciokąt, widzimy, że te odcinki są parami równe. I ponadto, jeżeli zsumujemy kąty przy wierzchołkach K, L i M, to dostaniemy 2 razy 90 stopni, jako że kąty przy wierzchołkach K i L są proste. To są środki kwadratów, czyli to są po prostu punkty przecięcia przekątnych. A punkt przy wierzchołku M to jest po prostu kąt półpełny. Czyli faktycznie ta konfiguracja podpada pod nasze twierdzenie. Czyli jak spojrzymy na trójkąt KLM, to tutaj dostaniemy połowę kąta prostego, czyli 45 stopni. Tutaj tak samo. No w związku z czym tu musi być kąt prosty. Może teraz jakieś zastosowanie tego twierdzenia? No, skąd te zadania są wzięte? To są zadania, na pewno część z nich ja widziałam na przedmiocie Geometria 1. Część jest z książki, to jest przedmiot, na który chodziłam na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiem szczerze powiedziawszy, skąd te zadania były wzięte wcześniej. Bardzo prawdopodobne, że one się znajdują też w książce Wokół obrotów pana Waldemara Pompe. Część z nich, proszę? To jest bardzo dobra książka. Tak. Tak. Część z nich jest też w takiej książce Arsenij Akopian. Ona jest chyba wydana tylko po angielsku, ale jest na pewno PDF Geometry in Figures chyba. Tak, no szczególnie, że w tej książce nie ma ani jednego słowa, są same obrazki. Więc... Jeszcze raz? Arsenij Akopian. Ja może napiszę. Nie jestem pewna niestety, czy dobrze piszę, ale to myślę, że pan znajdzie. Tak jest. Może teraz kolejne zadanie, które będzie zastosowaniem właśnie tego zadania. Mianowicie mamy sobie dwa kwadraty, które mają wspólny wierzchołek. I niech punkty P i Q będą środkami tych kwadratów. A punkty R i S odpowiednio środkami odcinków BG i DE. To ja twierdzę, że wówczas PSQR jest kwadratem. To jak to się ma do poprzedniego zadania? Spójrzmy sobie na taki trójkąt. AGB. No to jest dokładnie sytuacja z poprzedniego zadania, ponieważ biorę sobie ten trójkąt i buduję dwa kwadraty na jego bokach.
W związku z czym, jak wezmę środek boku i środki tych kwadratów, to tutaj dostanę trójkąt prostokątny równoramienny z poprzedniego zadania. Podobnie, jeżeli spojrzę na ten trójkąt, może jeszcze jakiś inny kolor, to dostanę, że ten trójkąt jest prostokątny równoramienny. Ale jako, że te dwa trójkąty prostokątne równoramienne mają wspólną przeciwprostokątną, no to muszą one być przystające, w związku z czym faktycznie jest to kwadrat. Tak? To może teraz trochę coś innego. Już czas ucieka. To może takie zadanie, które kiedyś pojawiło się na olimpiadzie matematycznej w pewnej konfiguracji, zresztą powiedzmy, że w różnych konfiguracjach, przy różnych założeniach i różnych tezach pewnie część z Państwa je już widziała, ale zróbmy je w takiej wersji. Mamy pewien kwadrat ABCD, może wyszedł mi mało kwadratowy. I na odcinkach BC i CD wybieram sobie takie punkty E i F, żeby BE plus DF było równe EF. I teraz niech punkt M będzie punktem przecięcia BD i AE, a punkt N punktem przecięcia AF i BD. I dodatkowo oznaczam sobie punkt P jako punkt przecięcia MF i EN. I wówczas twierdzę, że proste AP i EF są prostopadłe. No dobrze, to spróbujmy jakoś skorzystać z naszego twierdzenia. Mamy jakieś założenie, że jakaś suma dwóch odcinków jest równa trzeciemu. To spróbujmy sobie odłożyć tutaj taki punkt X, żeby DF było równe FX i XE było równe EB. Z naszego założenia istnieje taki punkt na odcinku F. No to teraz, jak już znaleźliśmy sobie taki punkt X, to chcę powiedzieć, że ten sześciokąt A, B, E, X, F, D spełnia założenie naszego zadania, no bo faktycznie kąt przy wierzchołku B plus kąt przy wierzchołku X plus kąt przy wierzchołku D, no tu mamy dwa kąty proste, a tu mamy kąt 180 stopni, więc suma to faktycznie jest 360 stopni. I w związku z tym możemy skorzystać z naszego twierdzenia do takiego trójkąta. Więc kąt EAF jest w szczególności połową kąta prostego, czyli jest równy 45 stopni. No ale wiemy, że kąt pomiędzy przeciwprostokątną a bokiem kwadratu też to jest 45 stopni. W związku z czym punkty A i D widać pod takim samym kątem z odcinka MF. Czyli te cztery punkty leżą na jednym okręgu.
Może napiszę tu coś. No ale w takim razie kąt przy wierzchołku D i kąt przy wierzchołku M muszą sumować się do 180 stopni w czworokącie AMFD. No ale skoro kąt przy wierzchołku D jest prosty, to kąt przy wierzchołku M też musi być prosty. AMF to jest 180 stopni minus kąt ADF. No to jest 90 stopni. W związku z czym tutaj mamy kąt prosty. Ale logicznie tak, możemy na to spojrzeć symetrycznie i dokładnie tak samo pokazać, że kąt przy wierzchołku N jest prosty. No ale wobec tego punkt P to jest ortocentrum, czyli punkt przecięcia wysokości w trójkącie ACF. Punkt P, przepraszam. W związku z czym AP faktycznie musi być prostopadłe do EF. No i to chcieliśmy pokazać. Czy są jakieś pytania?